Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla, gdzie udajemy się do kolejnego z... kolejnej z tajemnic. Mam jakąś modlitwę po łacinie. Jakichś mnichów. Why are you praying here? We pray for strength to face the one within that cave. A devil in man's form, who commands the beasts themselves. Many times we have seen him feeding the wild beasts and speaking with them. Even the wolves do not savage him. Are you sure? You Christians are quick to name devil that which you do not understand. The birds in this wood are restless and swift to attack. Only yesterday, a fox snatched a babe from its crib. Have no doubt, he who walks backwards is among us. Either he will come out of there, or we will go in. Kozłonogi. This goes backwards, jak dobrze usłyszałem. Mam trochę takiego derpa? Naprawdę to jest kozłogłowy? Dlaczego się tak... Dlaczego to jest tak tłumaczone? Co tutaj będzie? Jest gość rzeczywiście z niedźwiedziem. To jest ciekawe. I to jest wiking. Nazywa go diabłem, on się po prostu zaprzyjaźnił z niedźwiedziem. No dobra, zobaczymy co nam powie. I tutaj damy radę z tym zrobić. You keep company with a bear. Are you nie, as the monk says? The animals be my friends. I hear them and they hear me. They hurt this one. No, they want to hurt me. But you have set your beasts on people before. Them's that hurt my friends get hurt. But I never hurt no baby. In Kent, I came across a man besieged by the animals of the forest. He was killed by rats in the end. Then he got his due. He snared a she-wolf for her pelt. She were pregnant. How do you know that? Just know. That's all. Teoretycznie powinienem mu powiedzieć, że mord to mord. Powinienem go zabić. To jest mój problem z tym. Bo rozumiem jego motywację i to jest zupełnie inny świat niż nasz. No miałem problem teraz. Nie wiem też jak... Staram się to odegrać troszkę bardziej na zasadzie pomyśleć o tym przez pryzmat mitologii nordyckiej i wierzeń nordyckich. Dobra, zostawiam go. Niech żyje. You have only been defending those you love. Stay here and tend to your friend. I will see to the monks outside. Don't kill them. Don't want that. Scare them off. It's the animals they fear, remember? To nasz Sunan ma ich dziobać, czy coś? No cóż, interesujące jest to, że on ma te niedźwiedzice, tak? I to jest... Jakieś to jest drugie wyjście w ogóle, co jest ciekawe. Okej, przejdźmy tu. Albo jakaś może dodatkowa jaskinia schowana? Widzę, że znowu jest opal. Mówiłem, oni zwiększyli zdecydowanie drop tych opali. Wiesz, co chciałem dodać, to... To, że nie wiem do końca, jak mam ich wywabić. Znaczy, jak ja mam w sumie tamtych gości... Przed... Tamtych mnichów przed... jaskinią odstraszyć. Może wystarczy coś im powiedzieć. Natomiast ja mam moralny tutaj dylemat troszkę pomiędzy tym, czy powinienem był tego gościa zostawić, czy nie. Mogę go zgładzić, ale jak... Jak mógłbym... Czekajcie, a może koń? Nie wiem, tego gościa nie zabijać, tak? Ale... Czy koń wystarczy? Chyba nie bardzo. Myślę, jak mogę im jeszcze tutaj na przeszkadzać. What do you see? Jak mógłbym im... Chyba, że muszę na przykład te... Okej, to jest zupełnie inny obóz. Im się zupełnie coś innego będzie znajdowało. Myślę, czy na przykład będę mógł wywabić tę niedźwiedzicę i żeby za nią poszła tutaj. To by było
może ciekawe. No nie wiem, nie mam po prostu pomysłu na to, jak mogę ich inaczej, żeby im nie zrobić krzywdy i żeby jednocześnie ten gość przeżył. Jak mógłbym to rozegrać? Niedźwiedzica ze mną pójdzie. Nie bardzo. Jasny gwint, no. Nie mam też jak wywabić. Nie mam im nie robić krzywdy. Ja mam wrażenie, że tego się nie da zrobić inaczej. W sensie, może i się da, ale nie mam po prostu tego pojęcia jak, no. Nie mogę z nim pogadać, mogę najwyżej go zabić. Dobra, no nic, trudno. Nie jest to coś, czego chciałem. Ale nie widzę po prostu... Nie rozumiem, jak miałbym to inaczej zrobić, no. Bo nie mam żadnej postaci, która mnie zna. Znaczy, która mnie zna, która by mi mogła tutaj pomóc. Na zasadzie, no mam tego swojego wilka, ale jak miałbym go przyzwać? No nie mogę przyzwać normalnie wilka, tylko do ataku on się nadaje. I do not know if you are what they say you are. But I've seen to your tormentors. I laid about them with my blade. Blood brings blood. More will come. Things worse now. Eowyn and I better go somewhere else. I did what I could. Farewell then, and good fortune. Nie mam naprawdę pojęcia, jak miałbym to zrobić inaczej. Po prostu nie wiem. Nie mam po prostu innego pomysłu, tak jak mówię, bo jedyną opcją, tak jak mówię, na przyzwanie tego naszego wilka ewentualnie, to była opcja ataku i to była zdolność, którą posiadamy i ona w ogóle nie powinna być związana z tym miejscem, więc to nie ma dla mnie absolutnie żadnego innego sensu. Po prostu nie wiem, jak miałem to inaczej zrobić. Bo koń nie zadziałał, jak tam widzieliście. A lisa też nie mogę swojego przyzwać. Kota też nie, którego mamy na statku. Nie wiem, po prostu nie wiem. Więc zrobiłem tak, jak zrobiłem, no jedni mi będą hejcili, drudzy może nie. Ja po prostu nie mam pojęcia, co innego jeszcze mogłem zrobić. Jak widzicie, jest kolejny z punktów, który gdzieś tam był bardzo blisko, przepraszam, kolejny z punktów. Kolejny z artefaktów, bądź, wydaje mi się, że to będzie artefakt raczej, więc jest na to większa szansa. Kolejny z artefaktów, który nam gdzieś tutaj przy punkcie widokowym widniał, a którego nie zebrałem, bo pewnie mi się wtedy spieszyło czy coś. Nie pamiętam już teraz dokładnie, co tutaj robiłem. O. Okej, widzę, że to jest na pewno olej. To mnie trzeba zebrać. Tylko... Okej, to jest pod nami, czyli zakładam, że... O, nawet widzę, gdzie trzeba to zrzucić, okej? Poszło. Niech to się przepali. Tam się kłócą o coś. Tylko... Nie wiem, czy będziemy się chciało do nich schodzić w ogóle, bo oni nie są żadną misją. I do niczego chyba też sensownego mi nie doprowadzą, więc... Ale schodzę. Tutaj mamy trzy chyba jakieś ciała. Dwa ciała i opal znowu. No zobaczcie, po prostu wszędzie są te opale. Oni na pewno zwiększyli to rejsze. Przepraszam, ale teraz będę o tym mówił, bo... to jest coś, co mi się gdzieś tam... Co mi gdzieś siedziało w głowie teraz i będzie mi jeszcze siedziało pewnie przez najbliższy czas. Dlatego, że nie przywykłem jeszcze do tego. Więc się tutaj kłócą o coś. Czy to jest... Czy to jest ten zespół, o którym myślę? Czy to jest... Tak, zobaczcie, to jest ten... O Jezu, to jest ten zespół kopni tego, kopni... nie kopni księdza. Z buta biskupa. O tak, tak się nazywali. Z buta biskupa. Zobaczcie, bo pamiętam, że tak właśnie nazywałem chyba materiał ostatecznie. I z tym się skojarzy. A, czyli to było w tym hrabstwie w ogóle, co zaskakujące, bo zapomniałem o tym. Jeszcze zanim wyruszymy na misję główną, moi drodzy, szybciutko pozbędziemy się jednego z zelotów, bądź zelotek. Nic nie widział. Ale to chyba nie ta osoba, ojej. Brawo ja. Złą osobę w ogóle zaatakowałem. Chyba dostał plecy, chyba mu nie weszło w... O, proszę bardzo, ładnie otruł. Ejka, a to sobie nie była ona? Nie będą teraz, przepraszam, ale... Jest odporny, odporny, tak, bo słyszę tutaj męski głos na trucizny. Trochę słabo. W tym kontekście przynajmniej.
Ten pan nie żyje. Dosyć szybko poszło. Poważnie, nie da się też. Nie mogę ja się teraz dać za bardzo otruć, chociaż tak już dostałem ładnie. Trucizną. Widzę, że ten może się leczyć chyba. Tak zakładam. Patrzę na to, że użył tego jakiegoś śmiesznego napoju. Trochę spieprzyłem to. Chciałem akurat zrobić taki unik, żeby móc mu bić w plecy strzałę. Dokładnie, no nie wyszło to jeszcze cały czas. O, i się udało. I teraz tylko pozostaje go utłuc normalnie. O, proszę, ten pan mi paradoksalnie całkiem źle pomógł. Chodzi mi oczywiście o tego sasa tutaj, który się przypałętał. Wiecie co, zrobię to inaczej, bo nie chcę się z nim bić. Tak będzie wygodniej i łatwiej. Zresztą zadajemy tym całkiem sporo obrażenia. A będę całkowicie szczerym, to adrenalina mi się tyle przydaje, co nic praktycznie. No bo, tak jak mówiłem, poziom, na którym jesteśmy, jesteśmy po prostu na za wysokim poziomie, żeby to cokolwiek robiło. Po co ten dym? On jest jakiś specjalny, bo on otruć nas nie otruł. Do niczego w sumie nie doprowadził. Jak widzicie, nawet się nie musiałem healować. To jest pierwszy heal teraz w tej walce, więc... śmieszne. Ale zobaczymy, czy tego dobijemy teraz normalnie. Chyba naprawi animację w końcu. Chyba naprawi animację. Przecież to też niekoniecznie musi być ten cel, tak? Ale chyba naprawi animację. We strive as you strive to achieve the perfection of the ancient ones. Pagan? To be pagan is perfect. A może i niekoniecznie też je naprawili. Może to cały czas jakiś zakon, to może te animacje były, nie pamiętam teraz. Musiałbym sobie, moi drodzy, sprawdzić to dokładniej. Raz jeszcze. Zobaczmy sobie zakon. Mogę, dobra, odbijmy tylko te zadania. Ojejku, tak, bla bla bla. Święto Ostara, mam to gdzieś. Zakon. W zakonie kolejna osoba jest tutaj wybita, to był bodajże... Tutaj był Heike? Heike tak jest. W tym drzewku zostało nam dwóch brakujących i dwie osoby, które nam jeszcze gdzieś tam latają po świecie. Ale to jest całkiem nieźle. W sensie naprawdę, jeśli chodzi o kwestię zakonu, jesteśmy naprawdę na najlepszej drodze do ukończenia tegoż. Do ukończenia tego, do wybicia ich, jeśli można tak powiedzieć. Dobra, ale, moi drodzy, nasza misja prowadzi nas do obozowiska bardziej na południe, na południowy zachód raczej. Na południowy wschód. Do obozowiska Bistana musimy się dostać. I nawet... A się dostaliśmy. A, czyli to mi tak wtedy świeciło, jak sunankiem latałem. To była ta misja główna właśnie. O, ciekawe. Coś jeszcze tutaj jest? Jest jeszcze jedna martwa osoba. Okej, dwie rzeczy mamy ogarnięte. Jeszcze nam brakuje dwóch chyba. Bo jesteśmy w połowie jakby. Poszukiwanie. Czyżbyśmy trafili potem na bestię, która będzie związana z tymi... Wow, ale ogromne odcisku łapy, nie wiem, czy to widzicie. Jak ogromnego niedźwiedzia. Chciałem powiedzieć, czy to będzie bestia może, którą będziemy mogli potem wymienić na... w sensie z niej trofeum na jakieś rzeczy u naszego łowcy, wiecie, jak są te wszystkie tajemnice? Może. To teraz muszę znaleźć właśnie Birstana. A, no i też widzę, w jakim obszarze muszę go szukać. Konika bym sobie wziął, ponieważ tak jest po prostu szybciej. I chyba jest tutaj ktoś. Tylko akurat nie chciałem Sunana. Ready your weapon, or accept your fate as a feast for bears. Gets the blood coursing. Nie chciałem akurat tutaj Sunana, jak ty powiedział, ale... We'll fight to the death, worthy one. A wiem, że... Trochę nieźle idzie. W sensie, spodziewałem się, że to będą niedźwiedzie, ale te odciski chyba były dużo za duże jak na te małe niedźwiadki. Cieszę się, że to mogą być młode najwyżej. Chociaż, no oczywiście rozmiarem są bardziej normalnego niedźwiedzia. Bliżej. Tak, don't let them charge you.
czyli nie daj im, nie pozwól im dać sobie grzywny. Hehe. Przepraszam, taki żarcik. Dobra, nieważne. To... Żarciki językowe. Perhaps you were godsend. I'm Estrid sent. Your wife and the thanes of Essex both want your balls and a blacksmith's anvil. When do they not? You could return and report that the savage claw took me. Poor Beerstan, his exit pursued by a bear. And make the beast lord of Essex in your stead. No doubt my Estrid would prefer his velvet paws to my calloused hands. So, who are you? A sellsword? Jestem wikingiem i najemnikiem, tak? Jakby zapytał nas, więc odpowiedzmy tak jak... Skoro zapytał, to odpowiedzmy mu na pytanie. I'm Norse, and no coin groveler. Intriguing. We Saxons hear only that Danes and Norse are ferocious barbarians. All teeth and claws, with little subtlety or wit. But ho, are you the Norse I sent word to? I am Eivor of the Raven Clan. You hinted at an alliance for the loan of my unique talents. S'blood, yes. Let us return to Colchester at once, and we'll speak more of the delicate matter on my mind. I'm glad you answered my summons. I did not expect such a skilled fighter. It's good I came when I did. You lot. What was I saying? It's good I came when I did. You lost many men on this hunt. Good men, all. They will have the proper rights and their families will be cared for. Your people sacrificed much for your sport. They did. There is no balm for my tortured heart. Why did you ask me here? Do you believe in true love, Eivor? I have loved. But have you truly? Has a longing burned in your breast, a sweet lingering pain, paralyzing you with its sting? There's pain enough in battle. I do not seek it out in love. I long for it. The thrill of a fight softly won. My wife Estrid lacks fire. She is a fish out of water, cold and dead. She showed great passion when I met her, keeping her thanes in check. A, zasadzi się na nas jakiś bandyta. Chyba jeden, czy drugi, czy coś. She showed great passion when I met her. Keeping our thanes in check. Oh, they love her, it is true. Some with too much devotion. And I have not been a good and attentive husband. I have always been a plucked goose in matters of love. And a piss-poor ruler to boot. Strong must be the hand that steers the ship, Beirsten. My hand would rather tug the catgut of a well-crafted bow, my eyes narrowing at the sight of prey. Aye. A crown sits heavy on the head. Then let us run wild and free in the woods as the wolves do. Live on our wits, prowl and stalk and feast. You have a romantic way about you, Beirsten. Do not fret. My guards will not worry you when we are together. You mismark me if you think I'm capable of worry. Have you built your city in the ruins of another? No, these builders are lost to the annals of time. Far advanced of the Saxon hovels of Wattle and Daub. I have ambition to build a great palace myself, with mosaics and balmy courtyards. What stops you? That which stops all but the most creative minds. Coin, imagination, talent. And your people? Is Essex happy? That is a question I never really ponder. I suppose they are. I hope they are. Alfred believes I rule like a chickless hen, flapping and squawking over nothing but the farmer's dinner. He interferes. No, he disapproves. Is that not infinitely worse? But look, we are nearing my hall. Ja się zgadzam z Alfredem. Wyjątkowo. Your favor to Essex, Abel. It may be I can speed your business along. Chciałbym tylko powiedzieć tyle, że gość totalnie ma w dupie swoich ludzi. I z kolejny z tych władców. O tyle, o ile tamtego jeszcze jakoś akceptuję, chociaż nie lubię jego agresywnego podejścia, tego, którego spotkaliśmy w Wessexie bodajże, tak? To był Wessex? Czekajcie, pozwólcie, że sprawdzę. Tak, w Wessexie. Tak, tego gościa tutaj, on się nie daje na władcę. Ja bym oddał autentycznie władzę jego żonie, ale pewnie przez to, że są to czasy, jakie były, nie będzie na to pozwolone. Nie pozwolą na to po prostu ludzie. Ready to help me fend off the spears of their displeasure?
Let them speak their woes. I'll advise you if I can. Who is this owl, Bearston, that twitters in your ear? An advisor, nothing more. Here to help Essex navigate her brewing storms. Now, my dear brethren, Adred, perhaps you will start us off. What troubles you? You're a disgrace, Bearston. Couldn't get a sow pissed in an alehouse. Alfred's men are crawling all over Essex. King Alfred, yes. Though it is within his right, the constant presence of his men is certainly an issue. Ma do tego prawo, tak? When the months are coldest, the mistletoe is full grown, cloaked in her winter strength. Meaning that we should weather this? Stay strong? Yes, that's it. Not bend in the wind like stalks of wheat. Dzień dobry, powiedz, co zacząć. What do you say? Your preparations for the Lammas Festival. How can you think of spending so much coin when your people are starving? Ojejku, chciałbym wybrać coś innego. Often should one make an early meal, nor fasting come to the feast. The feast, yes. The festival. This is not for full bellies, but to bless the loaf. Zanim brakuje odpowiednich opcji. All good fortune. And Aldrich? Do you yap like a she-hound, as Adred does? You know my thoughts, Bearston. The feared. How can we give men to Alfred for his wars when our harvest suffers day by day? Refuse to send your men. Let Alfred's people die for his hopeless cause against the Norse. Dwa razy przyszedłem poetycko tym jednym razem. Refuse. Refuse our king? Has madness taken your wits, Bearston? There. Have I not answered all your questions? I thank you for your candor, Bearston. You have put my mind somewhat at ease. Aye. Indeed. Good. With that, we are concluded, my lords. Now, if you'll pardon me, I have much to discuss with my wife. Wydaje mi się, że trzeba było trzy razy podejść tak poetycko i to było, to na nich działało, bo on sobie to wszystko przytaczał do własnej logiki. Ale... nie jestem fanem tego, co zrobiłem. A fine outcome, Abel. The very soul of balance. A firm hand is all you need, Bearston. Whether on your hunting bow or on your helm. All this talk of hunting makes me long for the woods. Your wife awaits, Bearston. Aren't you worried some other man will drench your sheets with his sweat? Ha! She does as she must. As do I. But you will discover... Na własne oczy tam było napisane, ale... Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, tylko że zaraz. Returned my errant gander to his coop. Zaraz do tego wrócę. My pettish love, such a stormy countenance clouds the sun of my return. Your thanes drank the ale the abbot gifted us, all of it. Now that is a tragedy my heart will not easily overcome. If he looked at me with the same affection he shows for hunting deer, our marriage might have survived. Nie wiem, czy będę chciał mieszać w ich związek, to raz. Dwa, ten gość się w ogóle nie nadaje na króla, ja bym go usunął stąd. Jego żona się nadaje paradoksalnie na... Znaczy no, on jest Eldormanem, tak? Jego żona się nadaje na Eldormankę dużo bardziej niż on, no ale tak jak mówię, czasy były jakie były. To poprzednie, kurczę, może powinienem był go bardziej nastawić przeciwko Elfredowi. Ale z drugiej strony, no, chyba ludzie są tutaj bardziej za Elfredem. I właśnie, Elfred, jak tak patrzę na ten cały rozkład zakonu, wydaje mi się, że to on będzie, no, to jest chyba najbardziej oczywistym, że oto on będzie tym ojcem. Ten właśnie król Elfred tutaj. A jeśli nawet nie, to wtedy byłbym zaskoczony, a wtedy bym postawił w takim wypadku. Wtedy bym stawiał na to, że król Norwegii będzie tym władcą. Dobrze. Ale zapytajmy, czy ich miłość przy... Nie chcę się w to bawić. Przejdźmy do konkretów bardziej. Essex seems at odds with itself. Have you called me here to fix the many problems I've already seen today? No, I would not inflict the infighting of my thanes upon you, Eivor. Our matters are more... delicate. And of a more personal bent, requiring a finesse and discretion that these Saxons often lack. So, what do you need of me?
Our affairs are more of heart than of state, Eivor. What little passion there was between us faded into bickering long ago. We would have our freedom, Eivor. I from my wife, and my wife from Essex. I'm too sharp a weapon for so soft a task. Why not part and be done with it? Oh, were I a Dane, and divorce as simple as a slit throat. But it's not so easy as that. Rozwód kościelny potrzebują. Chyba to tak mi się wydaje, że jeśli są chrześcijanami, to musieliby dostać rozwód kościelny, a on nie jest wcale taki łatwy do otrzymania. Ba, rozwód kościelny jest dużo trudniejszy do otrzymania niż rozwód sądowy. Czyli rozwód z małżeństwa cywilnego. Ale to tylko gwoli informacji. Przepraszam. To było znacznie bardziej problematyczne, jak widać przez to. Że cały rozwód był przez to bardziej problematyczny kiedyś. I trudniej o niego było, no bądźmy szczerzy, było o niego trudniej przez to. Znaczy, też może to się zmieniło, ale jeśli zasady były bardzo podobne co dzisiaj, już w średniowieczu, jeśli chodzi o małżeństwo, o ślub kościelny, bo wtedy to było najważniejsze małżeństwo, nie było czegoś takiego jak ślub cywilny. Jeśli zasady były tego takie same, czyli zasady, co trzeba było zrobić, żeby otrzymać rozwód ze ślubu kościelnego, no to jest naprawdę, moi drodzy, hardcore. To jest troszeczkę jak z, no może nie z próbą wypisania się z kościoła, ale z wieloma rzeczami, które w kościele mają miejsce i jest to jeden z powodów, przez który gdybym był wierzący, miałbym duże opory przed ślubem kościelnym, znacznie większe niż może inaczej. Gdybym był osobą wierzącą i wiedziałbym, jak trudny jest rozwód kościelny i widziałbym, jak wygląda sytuacja w dzisiejszych czasach z ilością rozwodów wśród par, które weszły w związek małżeński. Związek partnerski to jest troszkę inne wyrażenie i ja wiem, że to może być źle odebrane przez niektórych, albo inaczej niż bym chciał powiedzieć. Związek małżeński, tak? Tego tutaj nie ma innego słowa chyba na to, nie ma innego na to wyrażenia w kontekście ślubu cywilnego. Jeśli widziałbym to i byłbym osobą wierzącą i chciałbym ślubu kościelnego, musiałbym czekać dużo dłużej z tym, niż ja na przykład w obecnej sytuacji będę czekał na ślub cywilny z moją ewentualną partnerką w przyszłości. A myślę, że i to by wymagało ode mnie, no nie wiem. Myślę, że nie wezmę ślubu cywilnego, jeśli przynajmniej 4 lata nie będę z bliską mi osobą w związku takim zwyczajnym. Jeśli w ogóle będę miał kogokolwiek, tak, bo jestem przegrywem. Dobrze, na tym zakończmy moją opowieść, bo strasznie przedłużam. Does your god not allow husbands and wife to part? Our god? Our king? There is much standing in the way of a joyous uncoupling. Ours was an arranged marriage, a political need, and not easily broken. Explain yourselves, clear and plain, and I will do it. The poetry here is mind mud. We had a plan, a simple plan. A woman lost and a woman found. Some time ago, we paid a Dane to kidnap me and ferry me safely to Francia. As you can see, he did not deliver. He was certainly thorough in other regards. Some Norse can be quick to take coin and slow to earn it. If I give my word, it is not broken. Could we try the kidnap again? Much of the planning is done. It would only take a more trustworthy overseer. It should be a bold venture if we do. Loud and brash and seen by all. During our Lammas festival, merry peasants and guards with wandering eyes. Your return to Francia would need a swift ship, with a captain ready to leave England. We could ask him. I would have thought his steed and seamen spent. Come find me in the market, Eivor. Our unwelcome guests require food and ale to soften their anger. My wife is a gracious and attentive host, Eivor. The only thing that keeps my braying thanes at bay. And the woman found? A darling maybud, Alvida, my childhood sweetheart. I left her 20 years ago in Malden to marry my prickled pear. 20 years? Can an ember so cold be reignited? We can hope. You must fan the flame. Find her, bring her to my lakeside cottage, and light a bonfire there. I will know to come. I believe she lived in the last house in Malden. A small, sweet place where fond memories were made.
I will do as you both ask, and ask Freya for success in this love game. Good luck in your endeavors, Eivor. I pray you find my Alvida with a fair face and a yearning heart. Now, should I look for Alvida first, or meet with Estrid at the marketplace? Pewnie się spotkamy z tą kobietą. Ej, patrzcie, ona podsłuchiwała. Boję się, że to może być bardzo... To może na coś wpłynąć. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Naś bym jednak rozdał punkty umiejętności, które nam tutaj wpadły w międzyczasie. Tylko w co? No pójdźmy w to. Nie ma znaczenia, tak jak widzicie, mówiłem. Skoro nie mamy umiejętności, to idziemy w cokolwiek. Zresztą to jest drugie drzewko, które było najmniej to było drzewko, które było tak średnio rozwinięte, najmniej jest cały czas to czerwone. I z nim dopiero będzie zabawy. A tak jak mówię, wydaje mi się, że no 200, 300, nie, może 400 poziom to jest taki maksymalny. Patrzę. Może i troszkę niższy. Dobrze, ale to nie o to chodziło, moi drodzy. Coś, co mi teraz siedzi w głowie, z tym wszystkim związane, to jest Meldon. I chciałem powiedzieć, że ej, może to jest ta kobieta, bo pamiętacie, tutaj była ta kobieta jedna, która sobie tego rudego gościa wzięła, która chciała, żebyśmy porwali tego rudego gościa. I chciałem powiedzieć, ej, to może ona jest. No, jak widać, nie. Wiecie, co jest najgorsze, że do tego Meldon naprawdę... Byliśmy tam, myślałem, że tam już nie wrócimy, a się okazuje, że wręcz przeciwnie. Więc pewnie to wszystko nam znowu zostanie. To mnie tak wkurza, że zawsze robię te misje tam, gdzie później mam misje główne, myśląc, że ej, to tam już na pewno nie będzie misji, więc będę mógł sobie to robić przy okazji. No chodzi, że jednak nie. Myślę, że to może być ta kobieta i bym skisnął wtedy, że ona sobie wzięła tego rudego gościa i teraz ją król chciał, znaczy tutaj Eldorman chciałby przygruchać, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast podoba mi się ich podejście, w sensie to są dorośli ludzie, którzy byli świadomi, że ich związek jest polityczny i teraz chcą się zwyczajnie rozstać, bo nie czują nic do siebie i wygląda to, jakby była pomiędzy nimi swego rodzaju zgoda. Może się mylę, ale wydaje mi się to dosyć dojrzałe z ich strony i tyle chciałem w sumie powiedzieć. Dziękujemy, moi drodzy, za uwagę. W następnym odcinku, jak widzicie, pójdziemy do najpierw naszej Estrid. Istrid, nie wiem, jak ją dokładnie teraz czytali. I u niej zaczniemy misję główną, o ile oczywiście nie zapomnę i się znowu z czymś nie zagapię, jak na przykład zagapiłem się ze wschodnią Anglią i z Grand Britshire. Cały czas gdzieś tutaj siedzi, kurczę, to w głowie, gdzie może być ten ostatni artefakt. No ale z tym, jeśli bym nie mógł go znaleźć naprawdę tak hardkorowo by było, to posłuży solucją, ale wątpię, aby było aż tak źle. Niemniej, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discord, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. I do zobaczenia, do następnego. Na razie.